No, witam. Dzisiaj Julia na stole znowu stereo. Już kiedyś miałem taką Julię. I wiecie, co wam powiem? Tutaj jest piękny stan, idealny. Ale tak, praktycznie brak odbioru na UKF-ie. Czy na OIRT, czy na CTIR. Są straszne szumy i trochę tam na 300-ohmowej antenie, jak tutaj przełączysz i z tyłu pod gniazdo podłączysz, odbierało. I wiecie, co wam powiem? Ja ją otworzyłem. No i jednak swoje lata robią. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest pęknięta antena ferytowa na środku. Tu jest bodajże odfal średnich, odfal długich, a tutaj jest odfal średnich. I będziemy musieli jakoś tutaj połączyć albo wymienić pręt ferytowy, ale to jeszcze nie. Zobaczcie, co tu dalej jest. Tu jest rdza, była gąbka. Tutaj bodajże już od kwasów, to jest pokrywka od akumulatorków, od kwasów wyżarło to gąbkę całkowicie. To nawet sama ta gąbka powoduje rdzę w tym radiu. W takim stanie. Z oparów, już tak powiem, z oparów. Wszystko przez opary. Zobaczcie, to jest masakra. No nie wiem, no spróbujemy tą głowicę ruszyć, tutaj te ekrany wszystkie odlutować i na nowo je po prostu wyczyścić. Pręt ferytowy wymienić. Tutaj już zacząłem czyścić od wyrikapu potencjometry, bo były straszne, aż rdza na nich była. No i zobaczymy, czy one w ogóle też nie pójdą do wymiany. Roboty będzie, powiem, że tak powiem, przy tym radiu. Nie jest mało, stan nie jest aż może masakrycznie tragiczny, ale też dobrze nie jest. Dobra, ja się biorę do roboty i za jakieś 2 godzinki się spotykamy po przerwie. No cóż, oczyściłem z rdzy, wyczyściłem te radio, wybrałem głowicę i wymieniamy tak. C112 musimy wymienić 70 pico na 22 pico lub 27 pico, ale zrobimy 22, a C113 z 12 pico na 8,2 pico, czyli około 8 pico. I teraz tak, głowiczkę kondensatorki do wymiany 112 i 113. Właśnie 113 idzie do masy, tak. Fluxem posmarujemy sobie, odesiemy je pięknie, wymienimy. To 12. O. Będzie jak oryginał i 113 do masy też go od razu wyciągniemy. No co tu kurde nadesłał? OK. 113, C113 wyciągamy. Jeszcze coś tu trzyma. Teraz przestanie trzymać. O, 113 wyciągnęliśmy. Jest to 12 pico. I C112 75 pico. O, to jeszcze sam, bo zesane było, dobra. Czyli teraz tak, 27 pico i 22 pico. Fu, i 8,2 pico. 27 pico. Dobra. O, jest 27 pico oryginał i 8,2 pico. Jeszcze
sobie znajdziemy. O, dwa. Tutaj będzie. Teraz tak, zamiast C112 wstawiamy, zamiast 75, 27 pico. Musimy sobie nóżki tutaj ułożyć. O. A 8 i 2 pico zaraz poszukam, znajdę, także. A więc tak, podstawiamy teraz 8 i 2 pico zamiast te 113, bo już tutaj właśnie wstawiłem. Przygotujemy, ale to jeszcze nie koniec. To, że te radio jest dwuzakresowe, to nie znaczy, że ono ma pełen zakres. Ono odbiera od 88 do 100, a powinno odbierać 87,500 do 108, nie? Pięknie. Na razie to podnosimy częstotliwość heterodyny generatora, wymieniając te dwa kondensatorki. I teraz tak, co dalej powinniśmy zrobić? Odwinąć ZL. Moment. Tak jest, to dwa zwoje, ale tu po jednym wystarczy. L104 i L102. Odwinąć dwa zwoje. 104 i 102. Zerknijmy na schemat, zobaczmy gdzie one siedzą. L105. Już to kiedyś robiłem. L104. No i z której strony mam odwinąć te dwa zwoje? L102. L102 jest to dławik na wejściu T101. Czyli T101 to mamy tu i tu mamy nawinięty dławik. T101 baza, emiter, kolektor, a my mamy tutaj na emiter kondensator 1 nano i od razu dławik. No, to będzie tutaj gdzieś. Na emiter idzie T101, L103 idzie, tutaj siedzi, tak, tutaj przelatuje od razu L103, to jest dławik do rezystorów, a co tu jeszcze idzie spoza tego dławika? Ale numer, muszę sobie podświetlić, żeby widzieć ścieżki od spodu. Ja wiedziałem, bo tutaj tak zawsze jest, że tak, baza tutaj przelatuje do tu. No i dobrze, idzie tutaj dławik na kondensator. I L102 to jest ten, to jest ta cewka. To jest ta cewka. No i dobra, L102. Odwijamy. To jest o ta pierwsza na dole, czarna taka ceweczka. No tutaj już to kiedyś robiłem. L102. Odwrócimy ją sobie tutaj. Za kondensatorem. O. Odwijamy dwa zwoje. Raz i dwa. I teraz tak. Musimy z powrotem je tutaj wlutować. Musimy zrobić dziurkę. Jednym słowem flux. Flux.
to podstawa. Małą pęsetkę. I z powrotem w tę samą dziurę. Okej. Okej. Przyciągnęliśmy. No i teraz możemy sobie delikatnie przygrzeć ten drucik. On jest taki cienki, że ta emalia się powinna przetopić. Ale trochę można obskrobić nożykiem, żeby mieć pewność. Dobra. Okej. Mam pewność, że łączy. Nadmiar można przyciąć. Dobra. Czyli jednym słowem mamy... O. L102 załatwione. L104 jest to przez rezystor od kolektora, od tego samego tranzystora, kolektor. Musimy podświetlić do ścieżki. Kolektor tutaj. I tego kolektor idzie tutaj do góry ścieżka. Przez rezystor do L. 104 od spodu. No dobra, słuchajcie, jest tak. Tutaj z tej kamerki może będzie gorsza jakość, ale może będzie widać, więc cóż, zróbmy sobie w ten sposób. Tak powinno być widać miernik. Przykładamy do trzeciej nóżki od spodu głowicy, wybrana głowica. Tak, żeby było widać, a żeby nie świeciła ta lampa. Żeby było cokolwiek widać. Dobra, widać. A żebym ja bym mógł jeszcze pokręcić, to by było całkiem dobrze. Trzecia nóżka i mamy tak, minimum 4,1 V, maksimum, przekręćmy sobie w drugą stronę, 23,2 V. Czyli teraz tak, zmniejszamy do końca, musimy sobie ustawić od 3, nawet mniej od 3. I dolny zakres ustawiamy na agregacie. Ustawmy sobie 2,5. Tak, żebyśmy mieli później pole manewru, nie? Żeby ono lepiej niech więcej odbiera, niż ma mniej odbierać. 2,5 to jest takie minimum. I na maksymalny to jest ten trymerek, tutaj R450, tutaj siedzi. O tutaj. Na płycie tej głównej od spodu i ustawiliśmy sobie 28 V. 28, no wystarczy 28 chyba. Jeśli nie styknie, to później jeszcze dokręcimy sobie wysokie. No i dobra. I mamy velikap ustawiony od 3,1 V, jak widać. Poprawmy sobie tutaj o 2,5 jeszcze. Dobra, 2,6. Do max 28,2,1. No i dobra. I tak varicap ustawiamy. No dobra, jak już varicap ustawiony, to teraz sobie ustawmy tutaj, widać na SDR-ze, na minimum i ustawmy sobie te minimum, te, czyli 87,5 plus 10,7 to jest 98,2. I tutaj tak mam znacznik ustawiony 98,2 i teraz, ale możemy dalej, widzicie, bo zmniejszyłem napięcie velikapu
Czyli teraz jednym słowem musimy wziąć ten mały trymerek i ustawić to, to będzie do cewek, do tego, a do... O, jest. I ustawić L105 na generatorze, tak żebyśmy sobie teraz tak, zjechali, podkręcimy do końca, ile się da, podkręcimy i z powrotem musimy tutaj na 98-200, nie? Do sobie, o. Jeszcze trochę idzie. I tu już mamy koniec, czyli koniec zakresu, koniec skali. O, ściszmy go sobie. Koniec skali, czyli na samym dole jesteśmy. Zobaczcie, na samym dole i praktycznie troszeczkę więcej. No i dobra, a teraz weźmy sobie o 20 MHz do góry, czyli na 118,7 heterodyna ma iść. I nie idzie, panowie. Zaraz. 118 i 7. Nie mamy. To do ilu teraz ta heterodyna idzie? 109 jeszcze idzie. Ok. 112 idzie. Już mało zostało. 115 idzie, 200, 117 nie idzie, 115 dokładnie doszła nam heterodyna, 115, 800 już mało zostało, tylko teraz będziemy musieli te, tam było 400 do dołu, był koniec zakresu, czyli troszeczkę kondensatorkiem nastawnym ruszymy, ale nie za wiele, czyli kondensatorkiem wyciągniemy maksymalnie do 117, czyli jeszcze 1,7 MHz nam zostanie, czyli będziemy musieli jeszcze pokombinować z Vericapem na pięcie, nie? Dobra, czekajcie, moment, może to pójdzie. Tutaj mam heterodynę. O. 117. Nawet za bogato poszło, słuchajcie. To 17600 mam heterodynę, tutaj złapałem, ale teraz musimy jeszcze sprawdzić, czy w drugą stronę, wiecie o co chodzi, czy tam się na dole pasma się nie rozjechało za bogato, nie? No nie, jest ok. 8600, no troszeczkę zjechałem, czyli jednym słowem, albo cewkę heterodyny rozciągniemy, albo ją skrócimy o jeden zwój, zlutujemy, ale raczej ją rozciągniemy, bo tutaj się da troszeczkę rozciągnąć. O. O. Trzeba mi rozciągnąć. Będziemy niższe musieli odbierać, czyli ścisnąć ją musimy, czyli wykręcić rdzeń mosiężny ze środka. Wykręcamy rdzeń i schodzimy na 98,2. No jest 3, jeszcze trochę. Musimy troszeczkę wykręcić rdzeń. Z napięciem nie, chyba raczej nie będzie trzeba kombinować. No dobra, 98-200 to jest o tu, tu w tym miejscu, o tu. My możemy jeszcze zjechać się o ile do dołu? 90 na 97-4500, czyli 1 MHz, czyli teraz będziemy mogli sobie te 2 MHz u góry podciągnąć trymerem i tam mi się wyrówna wtedy dół, nie? O, mało brakuje, kurde, już mamy tutaj, o, mamy, tu mamy, tu ją mamy. 116. No to teraz trymerkiem dociągamy do swego za, tak jak ma być, 118,7. Zaczyna coś odbierać, 118.
118 300, jeszcze kawałek. No jest, tu jest. Ale płynie, zaczęła płynąć, a czemu? No tutaj by było dobrze, tylko że zaraz zobaczymy, czy ona płynie, czy nie. Może coś po prostu... A, już stoi. Już jest ok. Już jest ok. I teraz tak. O 20 w dół. Jedziemy, kręcimy pokrętłem do dołu. I mamy częstotliwość 99,400, a 98,200 powinniśmy mieć. Czyli jeszcze raz wykręcamy cewkę. Wykręcamy rdzenie z rdzenia. O. 98,200. To tutaj mamy. O, już tylko tyle poprawek. 98,200. Tu mamy naszą heterodynę. Skręcamy ją w dół. I teraz o 500 musimy tam wyrównać, tak? Bo 500 mieliśmy za dużo. No to musimy tutaj o 97. O tu ją musimy postawić cewką. Trzeba trochę policzyć, że tak powiem. Z matematyki byłem dobry, także nie ma problemu. 97,500. 97,500. I o 20 do góry to będzie na 118,200 mamy postawić, mamy mieć tą heterodynę, nie? Kręcimy w drugą stronę i oczywiście nie dojeżdża nam ta heterodyna. A gdzie ona jest w ogóle? Jest. Tutaj. 117,300. No to jeśli tam machnęliśmy się o 500, no to tutaj możemy dojechać o 500, czyli 117,800. A 118 powinniśmy mieć 200. No to dobra, to się machniemy teraz w drugą stronę o 500, czyli o cały 1 MHz podkręcimy ją. 301 MHz tutaj, 118. 118, mamy uzyskać 118,200. Czyli tu. Tutaj mamy uzyskać, a jesteśmy tu, na środku. 118,900. 118,900. Czyli przejechaliśmy się o 700. O 700. Dobra. Sprawdźmy teraz dół. Czy dojeżdżamy do 98,200. No, patrzcie. Prawie. 300. No to troszeczkę jeszcze delikatnie cewkę wykręcić i będzie dych. Czyli przekolujemy na 100, na 98 i teraz trymerkiem u góry poprawimy na 118,500. No i tutaj poprawimy na 700 trymerkiem i będziemy mieli pełny zakres UTF-u. Czyli tak. 118,700 ma być końcowy. To my 118,900 zrobimy. O! Tak, żeby jeszcze troszeczkę nadmiar powyżej 108 zrobić. I teraz i tutaj, tu się zgadza. Troszeczkę delikatnie jeszcze, żeby był naprawdę początek skali równiutko stał. 97 to zróbmy już tylko. O! Zróbmy już tylko troszeczkę odchyłki. O! 98 dokładnie w tej chwili stoimy. 98,200 i tam 0,06. I teraz do góry jedziemy. Mamy stać 100. 700 to jest od tu. Jedziemy w drugą stronę. No, mamy nawet więcej niż 108, także tutaj dużo. 118,800. No to nie 700, a 800. 100 Hz powyżej, czyli 108,1 będziemy mogli odbierać maksymalnie. Dobra, słuchajcie. Teraz zobaczmy, co to będzie nam tutaj, czy to nam odbiera cokolwiek. Stereo coś już zaczyna świecić sam od siebie, bez stacji. O, 107,9 już zaczyna trybić coś, nie? Na Radio Maria. Zobaczymy, co tu dalej będzie.
coś tam jest, ale sygnał jest bardzo słabiutki. Trzeba teraz ustawić obwody wejściowe i wzmacniać. Tutaj jest to silna nasza stacja. To do niej możemy po prostu się sugerować, nie? A obok niej mamy słabą stację, o tą. I też mogę sobie początek zestroić elegancko. A tutaj mamy z Olsztyna stację gdzieś, o tu, o. Dobra, teraz jedziemy z czułością, panowie. Ustawiamy pod środek skali i tak już nie jest źle. Już jest nawet bardzo dobrze. Bo już sobie tutaj troszeczkę pokręciłem. I teraz tak, układ wejścia. Tu akurat nie ma możliwości cepkami. Jest możliwość cepką. Na max sygnału. Tutaj mamy wskaźnik. O, pięknie się kręci. Tak, żeby się strzelić w nowe pasmo, nie? Okej. Tylko harczy głośnik sobie zobaczymy. Sygnał prawie full. No to teraz tak. Jedziemy na ostatnią stację na maxa 107,9. Nie mamy full. Mamy szum i nie mamy full. To teraz trymerek. Kurczę, jakie tu dojście. Dobra, teraz trymak trymerkiem. Próbujemy dostroić na max. Ile się da. Tutaj mamy wskazóweczkę. Ok. Ale zanim to skończymy, zanim to dostroimy wszystko na cacy, u mnie są straszne szumy z tego co widzicie. Zobaczcie, stereo się świeci non stop. Takie mam zakłócenia, a poza tym mam pościągane ekrany. Muszę zaraz te ekrany założyć i na pośrednią, i na... Już zaczął pięknie odbierać. Teraz musimy jeszcze ceweczko, ten dolny zakres skorygować. Bo trymerkiem to wciągnąłem, to teraz ceweczko. Na max. No mamy max sygnału. Mielo, kurde, będzie bajka. 100% sygnał. A antena złożona. Teraz macie bez anteny w ogóle. Bo ekranów nie ma, dlatego tak odbiera. Ekrany to zakładam, to będzie potrzebna antena, no. Szumów mam na 4. Dobra, czyli jednym słowem tak. Odpinamy SDR-a, bo wtedy rodzina nie będzie potrzebna. Wyłączamy już te schematy wszystkie. To już tam już nic nie będzie potrzebne i po wyłączam komputery. Polska kładam ekrany i za chwilę efekt końcowy, nie? Efekt końcowy, ale już za chwilę. Została wymieniona antena ferytowa, jak widać jeszcze się suszy tutaj, bo ustawiałem maksymalny poziom średnich, maksymalny poziom długich i telefon dzwoni. No dobra, ok. Antenka wymieniona, ustawiona, tutaj wygląda wszystko wewnątrz, tak? Tu jeszcze troszeczkę widać jakieś takie delikatne ślady rdzy. No i jedziemy, efekt końcowy. Moment. Jeszcze dojdzie akumulator, zamknięcie tego wszystkiego i poskładam. Na razie podłączmy tak pod zasilacz. Antena taka. A to
fale długie. To u mnie jest w ten sposób. Rozłóżmy chociaż trochę tę antenę. Jeszcze miało być podświetlanie skali zrobione, także zaraz jeszcze krótkie z tym efektem końcowym, to nie wiem. Dobra, długie chodzą, ultra krótkie CCIR. Może tak od początku skali, co? Na kawałku drutu stacja z Olsztyna. Druga stacja, trzecia stacja, trochę słabsza. To nie ma tylko z tej antenki, tylko z tej rozłożonej tutaj anteny. Kolejna. Następna. Przede wszystkim. No i wystarczy. Zaczynają się jakieś zakłócenia. Instrument myślę, że tak samo trudny. Ktoś coś robi w garażu. Obok. Tarcza możemy włączyć, będzie dobrze. Teraz tak, programator. Cały zakres chodzi. 7000 Kasia. Jak widać. Czwórka. Sobie dostroimy tu na tę stację. I poczeteczka. Siedzą tylko komputerze. Nie mają. Tarcz też działa, dostraja. A dzisiaj kasa była w plecach. Sponsorem programu był promotor leku na zgagę Ortanol. Teraz zarczem. Oj drogi. Wyciszenie. Widzicie? Nawet odbiera jakieś zakłócenia. O to. O. To są zakłócenia z... Zmniejszymy antenę, bo jest za bogato. Od 3 do 29 kwietnia kup dowol... Zakłócenia od świetlów. Tam też jest kasa. Do... Też jest kasa, no. Dzieci od małego. Cały zakup przed. Zgłoś się do nas. Telefon 85 730 000. Jest ok. Na OIRT coś tutaj niby łapało. Czekajcie. O. Z ofertą Renault możesz znać. Coś łapie, jakieś przebicia, nie? Jedną stację łapię, ale to nie przebicia, to ja wiem co to za stacja, to, bo to są dwa nadajniki jeszcze pracują u nas w mieście. I jeden, znaczy jeden już jest na CCIR, drugi na OIRT. Szczegóły w salonach. Sprawdź ofertę specjalną w salonie Renault koło Kilińskiego 32A. No i dobra. Pozdrawiam. I podświetlania nie będę wstawiał, bo nie mam nawet takich żarówek, bo tu jest tylko jedno podświetlanie do podświetlania tych wskaźników. Nie, i przy okazji podświetlało delikatnie tą skalę, nie? Wskazówkę. Także nie mam takich żarówek, bo to są bardzo te malutkie żarówki, a ja mam tylko 50 mV, a tutaj po prostu wszystko w plastiku. Nie dam rady tego zrobić, no, podświetlania. A tak, stan jest igła teraz, no. I to nie wiem, to jest test baterii. Skręcam i do odesłania.